ci, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. Dzisiaj będziemy mówić o kamieniu, który no, nie bez przyczyny jest takim materiałem finałowym dla całego projektu, dla całej materii mistrza. To jest coś, czym zajmujesz się na co dzień w Królikarni, w oddziale Muzeum Narodowego, więc domyślam się, że kamień znasz od wszystkich stron. Ale może zacznijmy od tego, co jest być może najprostsze, a z drugiej strony może najtrudniejsze dla naszych widzów, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym wspaniałym materiałem. Czy możesz powiedzieć coś więcej o podstawach? Jakie są rodzaje kamienia? Czym ten materiał tak naprawdę jest? Dziękuję ci. Bardzo miło być zaproszonym do tej sytuacji. Rzeczywiście w muzeum, akurat moim muzeum, gdzie zajmuję się kolekcją rzeźby nowoczesnej, czyli jesteśmy w XX wieku, rzeźby, które powstały z kamienia, z jego różnych rodzajów, to jest niemal połowa albo więcej niż połowa obiektów. Dalsze miejsce zajmuje brąz oraz inne materiały. Kamień jest oczywiście potocznym, ogólnym sformułowaniem. Pod nim kryje się cała gatunkowa różnorodność. I żeby postawić takie najważniejsze drogowskazy, gdzie możemy iść z tym kamieniem, to możemy mówić o tych różnych gatunkach. Więc jeden drogowskaz bym postawiła w stronę granitu, który jest szalenie ciężkim, twardym, trudnym materiałem w obróbce. Niesamowicie dla mnie atrakcyjny wizualnie. Ciemny, zdarza się, że z takim kropkowaniem, zdarza się, że jest przeszyty różnymi żółkowaniami i ma taką połyskliwą, no, powiedzielibyśmy brokatową powierzchnię, takie połyskujące drobinki. Inny drogowskaz moglibyśmy postawić w stronę piaskowca, który występuje w bardzo różnych kolorach, od ciemnych szarości przez jaśniejsze pożółcienie. Nie chciałabym tu wchodzić w kompetencje rzeźbiarzy, rzeźbiarek, jest to moja optyka. Tak to rozumiem, że jest oceniany jako taki materiał miększy, czasem mówimy sypki, jest jakby inny w dotyku, ale w związku z tym daje inny efekt wizualny, znaczy też jest taki jakby miękki w tym, jak na niego patrzymy. Ta faktura się może wydawać bardziej aksamitna. Wszystko rzecz jasna zależy od tego, jak jest wykończony, obrobiony, ale mówię o takich właśnie kierunkach. I jeszcze jeden drogowskaz bym postawiła w stronę marmuru, trzymając się drogowych metafor, no to w Polsce w stronę marmuru dębnickiego i chęcińskiego, no we Włoszech o tym było już dużo w tym cyklu. Te drogowskazy wiodłyby nas w region Pietrasanta i Carrary. No i marmur jest takim kamieniem niesamowicie prestiżowym, znowuż niesamowicie różnorodnym. Tych barw, odcieni, kolorów i faktur jest wiele, właśnie od bieli przez róże, coś, co może z uwagi na porę dnia moglibyśmy nazwać kawą z mlekiem. Są i brązy, i czernie, przeszyte też różnymi, zdarza się, że kontrastowymi żyłkowaniami, czyli takimi smugami w innym odcieniu. I tu jakby istotne, tak jak w tych poprzednich kamieniach wskazywałam, jakiś taki główny środek ekspresji, który daje kamień, to przy marmurze powiedziałabym, że właśnie ta taka niejednorodność kolorystyczna czy subtelność, kontrastowość tych żyłkowań, które mogą nam odmienić w ogóle rzeźbę, że akt kobiety, przez który w białym marmurze, przez który przebiega ciemne żyłkowanie, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Linia bioder. No czasem to jest, rzeźbiarze wiedzą, rzeźbiarki wiedzą, jak to robić, czy użyć tego żyłkowania dla podkreślenia
bryły i ciała, czy bardziej ekspresji i emocji. Natomiast jakby wszystko jest tam, wszystko jest w tym kamieniu. O relacji artysty z samym materiałem przed chwilą rozmawialiśmy w pierwszej rozmowie. Dla mnie najbardziej niesamowite jest to, że dotychczas w materii mistrza mówiliśmy o tkaninie, wiklinie, ceramice. Wszystkie te materiały były bardzo zróżnicowane. Wpływały na to czynniki naturalne, takie jak podłoże, gleba, klimat w miejscu, z którego pochodzą. I okazuje się, że tak samo jest z kamieniem. Te czynniki geologiczne, fizyczne kształtują jego strukturę, jego charakter. Jak to się potem przekłada na obróbkę tego kamienia? Trzymając się mojej roli osoby porządkującej, powiedziałabym, że jakby znowu możemy podążać w dwóch kierunkach. Obróbki kamienia, która polega na rzeźbieniu, na kuciu, na odejmowaniu materii, tak żeby wyłoniła się ze środka bryła, tak jak mamy to tutaj. A drugą tą metodą, rzadziej stosowaną przy kamieniu, tu mam na myśli gips na przykład i beton, byłby odlew. I teraz, jeśli mielibyśmy się zatrzymać na chwilę przy kuciu, przy takim rzeźbieniu, przy tym, co jest najczęstszą techniką pracy z kamieniem, no to warto, ja zwykle staram się wykonywać takie ćwiczenie jako muzealniczka, żeby nie patrzeć na rzeźbę tylko jako ten efekt końcowy, który mogę sobie zmierzyć, opisać, wpisać do inwentarza, zinterpretować i posłać w świat. Tylko staram się sobie wyobrażać jakby ten cały proces, który jest wcześniej. Znaczy blok kamienia, prace przygotowawcze, to, że trzeba najpierw odkuć, że tak powiem, z grubsza. To jest etap, który rzeźbiarze, twórcy najczęściej powierzają kamieniarzom. Nie zawsze. Wyróżnikiem niektórych twórców jest to, że od początku do końca pracują sami z kamieniem. Natomiast jakby po tym wstępnym odkuciu mamy bardziej precyzyjne rzeźbienie, precyzyjne poszukiwania za pomocą przeróżnych narzędzi, dłut, pilników, młotów. To jest coś, co też zwraca moją uwagę. U nas w Muzeum Rzeźby znajdują się dwa komplety narzędzi rzeźbiarskich. Jedne należą do spuścizny po Ksawerym Dunikowskim, drugie należą do spuścizny po Augustie Zamoyskim. I są to setki różnych właśnie dłutek. Ale ich magia jest niesamowita. Znaczy obserwowanie narzędzia, które jest, co prawda można ze smutkiem skonstatować, że już nie jest w ruchu, ale na jego trzonku widzimy ślady wieloletniego użytkowania. Znaczy to drewno już się po prostu dopasowało do ręki autora. Jest niesamowite i jakby pozwala wyobrazić sobie bezmiar pracy, które te narzędzia wykonały. Takie oczywiście przechowywanie narzędzi też jest pewnym fetyszem i należy do takiej bardziej tradycyjnej, może tradycyjnego myślenia w obrębie historii sztuki i muzealnictwa. Natomiast mogę się przyznać, że ja też ulegam czarowi tych przedmiotów. To, na co warto zwracać uwagę, co ja staram się sobie przywoływać, kiedy stoję naprzeciw rzeźby, to jest mozuł pracy, który za tym stoi. I teraz mówiąc mozuł, sobie myślę, że to jest mozuł, bo to jest ciężka fizyczna praca, ale pewnie wielu twórców nie powiedziałoby, że mozuł na przykład, tylko że medytacja, że to trwa długo, jest powolne i wymaga cierpliwości, w tym sensie jest bardzo niedzisiejsze, ale łatwo jest, widząc powab
polerowanego marmuru, zapomnieć, ile tam wcześniej jest tego potu i tego pyłu. I wydaje mi się, że w tym zestawieniu ten odbiór dzieła jest bogatszy. Istnieje taka interpretacja, która mówi o tym, że te formy są już w kamieniu, że wystarczy je zdjąć. Stąd być może to takie uczucie lekkości, w momencie, kiedy patrzymy już na obrobioną rzeźbę, zapominamy o tym, że ta forma jednak była niezwykle ciężka do wydobycia. Tak, jest to też pytanie o właśnie ideę rzeźby, czy ona naprawdę tam tkwi i rzeźbiarz jedynie musi ją wydobyć, musi ją odkryć, czy jednak jej tam nie ma, a proces jest spontaniczny. I zewnętrzny wobec materiału. Mhm. A czy myślisz, że kamień, jakby magia kamienia sprawia, że ten materiał ma jakiś specjalny status w naszej wyobraźni zbiorowej, naszej jako ludzi, kulturze? No nie da się ukryć, że kamień ma spory ciężar gatunkowy. Ma ten ciężar jakby zupełnie realnie. Rzeźba marmurowa wysokości czterolatka, czyli około 100 cm, potrafi ważyć 113 kg. Również ta nie była łatwa do przeniesienia do galerii, więc tak. Zdajemy na ten temat. Zawsze mi to imponuje, więc ten ciężar jest taki niesamowicie dosłowny. Doświadczamy tego w muzeum, kiedy okazuje się, że chcąc zgromadzić rzeźby według jakiejś koncepcji kuratorskiej w danej sali, musimy jeszcze wziąć pod uwagę nośność konstrukcji budynku albo nośność stropu. Nie zawsze możemy te rzeźby postawić koło siebie, które byśmy chcieli postawić, bo po prostu budynek tego nie wytrzyma. Jest to powód wielu jakby epickich sytuacji, kiedy pięciu mężczyzn, silnych mężczyzn przenosi akt kobiety mojej wysokości i naprawdę jakby no po prostu waży to 245 kg. Natomiast już wchodząc na poziom wyżej, no jakby rzeczywiście jakby status tej rzeźby w kamieniu jest bardzo wysoki. Można powiedzieć, że w takim tradycyjnym procesie kształcenia rzeźbiarza no jest to takie ukoronowanie umiejętności, rzemiosła. To jest w końcu materiał, z którego stawiamy pomniki. Te pomniki są stawiane zazwyczaj na setki lat albo nawet i na wieczność, przynajmniej w założeniach takich wyjściowych. A czas cały czas płynie, kamień w tym czasie trwa, ale jednak dla nas ludzi mijają epoki, mijają dekady. I myślenie o rzeźbie w kamieniu wciąż się zmienia. I nie chodzi mi tylko o ikonografię, o konwencje przedstawieniowe. Zmienia się sposób myślenia o formie, zmienia się sposób myślenia artystów o sobie samych. I już przechodząc od samego materiału do twojej specjalności, czyli do rzeźby dwudziestowiecznej, czy możesz powiedzieć mi coś więcej o tym, jak w polskiej rzeźbie kształtowała się to szalone poszukiwanie tej formy aktualnej? No to jest ciekawe pytanie o to, co może ponieść kamień. Znaczy kamień poniesie wszystko. Historycznie pewnie takim pierwszym skojarzeniem jest taka możliwość uzyskania takiego posągowego efektu, czy takiej, nie wiem, wyobrażam sobie galerię starożytną teraz w głowie. Jeśli jesteśmy w XX wieku, to dwudziestolecie jest takim momentem, kiedy silny jest nurt realizmu, ale też realizmu nieco idealizowanego. Mamy Henryka Kuhne, który jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rytm. I spod jego dłuta wychodzą właśnie takie realistyczne, ale idealizowane, syntetyzowane rzeźby, niesamowicie liryczne w swoim wydźwięku. I są to rzeźby, które
są trochę na przekór kamieniowi, w sensie wdzięk tych kompozycji jest jakby silniejszy niż jakby siła ciążenia materiału, tak w pierwszym odbiorze. Wiek XX, już w latach 50., 60., to jest moment, kiedy i w całej historii sztuki, ale też w historii rzeźby, rozpoczyna się kilka nowych procesów myślenia o formie. Więc jeśli chodzi o rzeźbę, wskazałabym takie myślenie o organiczności tego gatunku i takie postawienie pytania o to, jaka jest właściwie rola rzeźbiarza? Czy jego rolą jest naśladowanie, odzwierciedlanie natury? Czyli tak jak robił to powiedzmy Henryk Kuna, rzeźbiąc piękną dziewczynę. Czy jednak rolą rzeźbiarza, artysty jest naśladowanie natury, ale nie poprzez bycie lustrem, ale poprzez naśladowanie procesów, w jakich działa natura. I tu jakby silne było takie myślenie, które może najlepiej można powiązać z Adamem Prockim, o organiczności kamienia, o tym, że rzeźbiarz wchodzi w dialog z materią i jakby jego tworzenie jest taką synergią z siłami natury. Czyli to, co rzeźbi, portret, nie jest formą brutalnie nadaną, tylko wynikającą znowuż z tego, co jest w tym materiale. Rzeźby Adama Prockiego są niesamowicie właśnie fakturowe, często obłe, niedopowiedziane, jeśli chodzi o taki realizm. Znaczy to moglibyśmy je postawić na drugim końcu tej osi. Lata 60. to jest też moment, kiedy kamień przyjmuje abstrakcję. Chciałam tu wspomnieć o Marii Papie Rostkowskiej, która jest rzeźbiarką związaną z regionem Pietrasanta, która zawsze podkreślała, że osobiście pracuje z kamieniem i bierze jakby na siebie moc tej pracy. Jej rzeźby są czymś pomiędzy. Znaczy nie ma tam ani realizmu, ani geometrycznej abstrakcji. Kiedyś wydawało mi się, że są bardzo dekoracyjne, trochę tak jak bardzo wyszukane flakony, które można wykonać ze szkła. Tylko to jednak jest kamień. Więc to jest jakby jeszcze jeden obszar, który kamień niesie. Ostatnim ważnym takim trendem lat 60., który bym wskazała, byłaby, i tu padnie taka seria obco brzmiących trudnych słów, ale zaraz się wytłumaczę. Figuracja, deformacja, fragmentaryzacja. To są rzeczy nieodzowne dla wszystkich, którzy chcą się ze sztuką lat 60. zetknąć bliżej. Tak, czyli takie myślenie o tym, czy tworzenie, przedstawianie ciała, ale we fragmencie, przedstawiania ciała, ale w lekkim zniekształceniu, w jakimś wycinku. I tu w tym jakby obszarze umieściłabym twórczość Aliny Szapocznikow, która zresztą jest twórczynią z kamieniem bardzo związaną, ale trochę przekornie. To jest twórczyni, która nade wszystko ceniła sobie eksperyment i dosyć szybko w naszej kolekcji jakby przeszła do mieszania różnych gatunków. Jeśli mamy rzeźbę gipsową, jest to odlew gipsowy, to ma w sobie opiłki żelaza. Te opiłki żelaza w tym gipsie rdzewieją, więc zmieniają ten biały gips na taki odcień bardziej żółtawy. Kolejnym krokiem Aliny na drodze eksperymentu, zanim doszła do poliuretanów i plastików, były odlewy w betonie, w sztucznym kamieniu, co jest technologią bardzo trudną, no bo to jest też operowanie ciężkimi masami, ale też jest tu miejsce na zabawę granulacją,
wsadem w tym, no można zdecydować, co jest w tej masie betonowej, jakiej wielkości kamienie. Więc Alina Szapocznikow, właśnie rozciągając też materiałowe możliwości kamienia, tworzyła prace, które przypominają nam kształty kobiecego ciała, albo przypominają nam właściwie jego energię. Możemy gdzieś jakby wyznaczyć tą linię, nie wiem, biustu, talii. Głowy już nie ma, głowa jest jakimś niesprecyzowanym kwiatostanem. I ten kamień, o którym moglibyśmy myśleć, że jest taki statyczny i taki z ciężarem, no jakby zyskuje formy przeciwne tym oczekiwaniom. Znaczy niesamowicie właśnie, nie wiem, plastyczne, dotykowe, zmysłowe. No i ostatnim etapem, robiąc może trochę większy sus współczesność, o którym bym powiedziała, to jest już etap, który się wiąże z uprzemysłowieniem procesu twórczego. To, o czym też tak szeroko opowiadał Wojtek Pustoła. Natomiast ja sobie pomyślałam też o rzeźbie Maurycego Gomulickiego, którą mamy nad Wisłą. Pomyślałam sobie o wężu, który jest wykonany przez firmę, która specjalizuje się właśnie w produkcji betonu przemysłowego i jakby w tym samym materiale wykonała nadwiślańską rzeźbę. I jest to rzeczywiście ten jakby etap no totalnego, tak to widzę, jakby totalnego otwarcia i takich nieograniczonych możliwości w działaniu. Czyli z jednej strony mamy taką absolutną naturalność kamienia, który jest starszy niż wszystko wokół, pochodzi z ziemi. Z drugiej strony mamy absolutnie współczesną technologię. I tutaj artysta ujawnia się jako postać walcząca z żywiołem na różne sposoby, czy to dłutem, czy to technologią, ale jakimś narzędziem, którym właśnie dysponuje. To jest refleksja, którą wywołał we mnie film Pustoły, White Cube, którego fragmenty mieliśmy przyjemność oglądać. Właśnie to miejsce kamieniołomów, które uświadamia, że góra to jednak potęga i że wyrywanie jej tego kamienia, wycinanie jest gestem odwagi i impertynencji i potem jakby dalsze zmaganie z tą materią jest jakby w istocie walką z żywiołem. To są może takie jakby romantyczne toposy, ale bardzo silne. Tak, ten film był prezentowany fragmentami oczywiście w naszym filmie związanym z materią mistrza. Warto go też obejrzeć po prostu przy okazji. Są też dokumenty na temat tego, jak wygląda aktualnie przemysł w Karaże. Mhm. Jest to coś, o czym w ogóle nie myślimy, patrząc na rzeźby w muzeum czy w przestrzeni publicznej. Ale wydaje mi się, że to takie starcie z żywiołem to jest temat niesamowicie aktualny dzisiaj, w momencie, kiedy świat uświadamia nam, że są pewne bariery, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Mhm. I na przykład musimy zamknąć się w domu na 2 tygodnie, ponieważ jednak nie możemy wszystkiego. Mhm. Ale spróbujmy odwrócić sytuację. Czy myślisz, że sztuka może być przestrzenią symbiozy, współżycia artysty i natury, artysty i tego żywiołu? Myślę, że niejednokrotnie tak jest. Myślę o tym, że jakby każda rzeźba nosi w sobie tą historię pierwotnego materiału, z jakiej jest wykonana, włącznie z jej historią geologiczną.
i jest w tym potęga. Myślę też sobie o takim może trochę groteskowym współdziałaniu artysty i natury, czego na przykład możemy doświadczyć w naszym parku w Królikarni. Mamy tam rzeźbę Ksawerego Dunikowskiego Fatum, która regularnie porasta mchem w określonych miejscach. Czy wy ten mech ściągacie, czy pozwalacie mu? Trzeba to umyć. Trzeba to umyć. Natomiast on zawsze wraca, znaczy z uporem. Konserwatorzy twierdzą, że wraca silniej i częściej ze względu na to, że silniejszy jest smog i poprzez te cząsteczki zawieszone te organiczne substancje mają lepszą pożywkę do tego, żeby się tam rozrastać. Natomiast jest też taki drugi ciekawy przypadek królewskiej głowy jagiełły, która stoi w sąsiedztwie lipy, której nektar kapie wszędzie dookoła. Kapie także na tą marmurową rzeźbę i w tym miejscu, gdzie kapie, powoli odbarwia ten marmur na czarno. Więc są to może takie bardziej przykłady jakby takiego starcia materii artystycznej z materią naturalną. Natomiast to jakby współdziałanie jakby wydaje mi się po prostu wpisane w sztukę bardzo mocno. Przepracowywaliśmy ten temat w czasie takiej wystawy w Królikarni pod tytułem Majątek. To jest wystawa, na której pokazywaliśmy obok fotografii Zofii Chomentowskiej, pokazywaliśmy rzeźby z majątku w Dylewie, który był pruskim majątkiem. Tam właśnie nieopodal Olsztyna pruska rodzina jeszcze oczywiście przed II wojną światową gromadziła, jak to wtedy było w modzie, przy takim statusie, rzeźby włoskiego rzeźbiarza Adolfo Wilta oraz liczne kopie renesansowych dzieł. W wyniku całej zawieruchy historycznej i II wojny światowej ten majątek został zniszczony. Niemiecka rodzina musiała uciekać, ale cały ten jakby dobytek i te rzeźby znalazły się pod ziemią. Zostały odkopane w latach 2000 podczas wykopalisk prowadzonych przez zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. I to, co zostało wydobyte z podziemi, po 80 latach, to było coś niesamowitego, bo te marmurowe rzeźby, które niegdyś białe, z jednej strony zczerniały, były zwęglone. Zdarzało się tak, że niektóre fragmenty zczerniały, inne nie, więc po rekonstrukcji te rzeźby stały się trochę takimi Frankensteinami. Natomiast z częścią tej materii rzeźbiarskiej stało się coś niesamowitego, ponieważ one 80 lat były pod ziemią, narażone na działanie wilgoci, różnych właśnie organicznych substancji. Ten twardy, trwały marmur zamienił się w taką zcukrzoną substancję. Po prostu taki cukier. I sama jakby myśl o tym procesie, jakby kamieniołom, rzeźbiarz, import do Prus, wojna, podziemie i z powrotem mamy ten kamień, ale to jeszcze w nowej formie. W nowej takiej formie, którą nadała sama natura. Dla nas było to jakby niesamowite zetknięcie z tym kamieniem, ale też niesamowita metafora w tym procesie, jakiś taki symbol, ten proces naturalny stał się jakby symbolem procesów politycznych i społecznych całego XX wieku. I to było punktem wyjścia do wystawy. I o tym była nasza wystawa. Natomiast dla mnie też takim drugim właśnie ważnym doświadczeniem przy tej wystawie było, oprócz jakby rekonstrukcji tej historii, po prostu odnalezienie tych rzeczy w magazynie. Jako jeszcze wtedy
młoda, znaczy świeżo zatrudniona może tak w muzeum, pracowniczka, no starałam się korzystać z każdej okazji, żeby chodzić po magazynach i oglądać te rzeźby, które rzadko wychodzą na światło dzienne i tam odkrywać fizelinę i patrzeć, co jest pod spodem. I byłam rzeczywiście zszokowana, jak odkryłam skrzynie, w których nie ma rzeźb, tylko po pierwsze są destrukty, a po drugie po prostu są kamienie. I to znaczy rzeczywiście było impulsem do jakby bardzo ciekawego, współkuratorowanego przez wiele osób projektu. Była to też dla mnie taka, no taka, no początek takiej refleksji o tym, że ta rzeźba jakby zawsze jest związana z procesami natury. I odnalazłam w związku z dzisiejszym spotkaniem taki cytat krytyka artystycznego Ignacego Wica, który opowiada właśnie o tych wiecznych cyklach natury i argumentuje, że sztuka tylko pozornie im się przeciwstawia. Czy to jest dobry moment na to, żeby przeczytać fragment? Tak, myślę, że to jest właśnie ten moment. I Ignacy Wic jakby opowiada o tym, że chociaż widzimy kamień, to on jakby zawsze ma w sobie tą wibrującą przeszłość, ten potencjał, który doprowadził do jego stworzenia. Przeczytam teraz ten fragment. To jest fragment tekstu pisanego w latach 60., więc ma on taką specyficzną frazę, którą właściwie trudno syntetyzować, więc ją przeczytam. Więc zauważmy, że w tej ostygłej, twardej i zakrzepłej materii istnieje jeszcze ślad tego, co było niegdyś ogniem, płomieniem i płynną, przelewającą się, wrzącą lawą. I wirem, i ruchem, i tym, co w pewnym momencie zatrzymało się i scaliło. Obecnie materia ta jest niczym innym, aniżeli kamieniem tylko, głazem, cząstką skalnego urwiska, wyniosłą górą, może płaską moreną ogładzoną przez lodowiec, może płytą granitowego lub bazaltowego stopnia schodzącego ku wodzie i przez nią szlifowanego, lub też szarpanego wiatrami. Kamieniem, tylko kamieniem. Dziękuję za przeczytanie wspaniałego fragmentu tekstu Ignacego Wica. Ja zawsze uważałam jego spostrzeżenia za trafne, aktualne i takie, które pozostają na dłużej. Tym cytatem skończmy naszą rozmowę. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, że zgodziłaś się tutaj dzisiaj z nami być. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.